O której masz autobus? Nie no, ja to chyba nocnym pojadę. Nie wiem, ja to chyba też. To czekaj, ja tylko do kogoś zadzwonię. Halo, przepraszam, że dzwonię o tak późnej porze. Dzwonię, bo myślę, że jesteś jedyną osobą, która może mi pomoże. Ja pamiętam dobrze, pamiętam jak mówiłeś: masz problem, wal śmiało. Proszę przyjedź, bo w drodze opowiem ci, co się stało. Tak wiem, bywają w życiu różne sytuacje. Obiecałem, że pomogę, jak zawsze masz rację. Na pewno masz jeszcze kogoś w pobliżu. Poczekaj, ubiorę się, bo stoję w negliżu. Już jestem, sorry, że musiałeś czekać. Powiem ci szczerze, bo nie ma sensu zwlekać. Nie mogę teraz wyjść i przedłużać tej rozmowy. Musisz chyba wybrać inny numer kontaktowy. Halo. Halo. Przepraszam, wiem, która jest godzina. Dzwonię późno, ale jest ku temu powód i przyczyna. Ja pamiętam dobrze, pamiętam jak mówiłeś: zawsze możesz na mnie liczyć. I o liczenie chodzi. Masz rację, bo tak właśnie powiedziałem. Jednak wcześniej nie do końca wszystko przemyślałem. Mam w tym miesiącu bardzo ważne wydatki. Do tego jeszcze podatki, raty, składki. Oddałbym ci wszystko do ostatniego grosza. Nie mogę cię wspomóc. Muszę liczyć każdą jedną złotówkę. Nic mi nie zostanie, gdy pożyczę ci tą stówkę. Mój telefon dzwoni znów, więc odebrać muszę, cóż. Jeszcze raz. Halo, tym razem dzwonię od samego rana. To już ostatni raz i przyrzekam ci na pana. Pogadałem z każdym obeznanym w tym temacie. Powiem, o co chodzi i nie przeszkadzam, bracie. Pamiętam dobrze słowa. Dzwoń, jeśli coś straciłeś. Straciłem wszystko, a ty nigdy mnie nie opuściłeś. Jestem zerem, co ja teraz powiem swojej żonie? Ej, czy ty jesteś tam po drugiej stronie? Nagraj wiadomość na skrzynce abonenta. Linia telefoniczna jest niedostępna. Abonent będzie dostępny za jakiś czas. Rozłącz się i wybierz.